A ze mną w studiu jest dr Mariusz Siedlecki, Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, czy należy już się przyzwyczaić do tego, że jest tak gorąco, a zimą tak zimno? Czy to wciąż jest coś nadzwyczajnego? Co roku tak naprawdę media, tutaj trochę kamyczek do mojego ogródka, alarmują, że są ekstremalnie wysokie temperatury. To już jest norma, czy rzeczywiście jest po co bić na alarm? Znaczy, czy jest norma, to tak trudno odpowiedzieć, natomiast od jakiegoś czasu, tak, mam na myśli te nasze ostatnie 50 lat, no, obserwuje się wzrost liczby dni z wysokimi temperaturami, tak, z tą temperaturą maksymalną, tak, powyżej 30 stopni, tak, taka liczba dni w poszczególnych latach rośnie, to nie jest, że z roku na rok, tak, ale liczba takich lat, w których takich dni jest więcej, tak, jest obserwowane takie zjawisko. Czyli to nie jest tak, że po prostu upałów nie było wcześniej, tylko że ich jest po prostu więcej i występują coraz częściej. No tak się to teraz układa. Dlaczego tak się dzieje w takim razie? To ocieplenie klimatu, o którym tyle się mówi? Najprawdopodobniej tak, wiąże się, zmiany klimatu wiążą się również ze zmianami w cyrkulacji atmosfery. Nasze warunki klimatyczne są jakby formowane, tak, czy też kształtowane przez napływ mas powietrza z nad Atlantyku, ale od czasu do czasu dzieje się tak, że pojawia się układ wysokiego ciśnienia nad którymś rejonem z Europy. No jeżeli jest tak on ulokowany troszeczkę na wschód od nas, jak mamy sytuację w ostatnich dniach, no to dzisiaj dzieje taka sytuacja, że napływa do nas to powietrze zwrotnikowe. No jeżeli ten wyż jest taki stabilny, no to się utrzymuje po prostu dłuższy okres z wysokimi temperaturami. Czytałem nawet niedawno, że do nas napływa, co wcześniej się nie zdarzało, na przykład powietrze z nadśrodkowej Azji. Taki typowo monsunowy klimat. Mieliśmy przykład kilkudniowych deszczów, które no, padały bez przerwy, zażegnały tak naprawdę, no niestety pod koniec tego okresu plonów, niestety dla rolników oczywiście, no ale rzeczywiście padał deszcz kilka dni bez przerwy. Teraz mamy kilka dni bez przerwy ekstremalne temperatury. Zimą potrafi być kilka dni bez przerwy ekstremalnie zimno. To dlatego przez te ruchy powietrza? W zasadzie tak, no, tylko tutaj chciałbym może sprostować, tak, że mamy tutaj do czynienia to jest jednak powietrze zwrotnikowe, tylko że ona napływając tak z takiego rejonu Morza Czarnego, ona nabiera wilgoci, zatem mamy i wysokie temperatury i stosunkowo dużą wilgotność powietrza, no co skutkuje właśnie takimi, co jakiś czas mamy burze, no niektóre są nieraz gwałtowne. Tak. I o te burze też chciałem zapytać, no bo teraz już spoglądamy w niebo nie z utęsknieniem, tylko trochę z przerażeniem. Pan też czasem patrzy na to, co się dzieje, na te chmury, które się zbierają z pytaniem, co tym razem zostanie zalane, co tym razem zostanie przewrócone, czy ile osób będzie bez prądu? No w takich warunkach pogodowych, tak, no jest to, jakby te zjawiska są ze sobą powiązane, tak. W ciągu dnia to powietrze nagrzewa się, unosi się do góry, duża zawartość pary wodnej, tak, ona powoduje, że rozwijają się chmury bardzo deszczowe, tak, no i w tych godzinach popołudniowych, tak, potrafi taka burza wystąpić, a to jest to zjawisko jakby rządzące się troszeczkę chaosem. No i lokalnie, tak, może wyrządzić. Nie da się tego przewidzieć, tak? Gdzie powstanie na przykład trąba powietrzna, gdzie uderzą pioruny. Nie da się tego aż tak łatwo przewidzieć. Wydaje mi się, że tak z punktu widzenia takiego zwykłego użytkownika chcielibyśmy po prostu w danym miejscu, tak? Aż tak dokładnie się nie da. Jest prognoza na dany rejon. Czyli to dlatego na przykład ostrzeżenia IMGW mówią o tym, że może wystąpić, ale czasami jest tak, że no właśnie, media ostrzegają, IMGW wydaje komunikat, ale nic nie następuje. Jest no nie, słoneczna pogoda. Nie następuje nad naszymi głowami, tak, no, ale nawet na przykładzie Łodzi widzimy, że w jednej dzielnicy przylało porządnie, wjeżdżamy do drugiej dzielnicy i no nieraz sucho jest, tak? No dobrze, to pogdybajmy. Jak to będzie się kształtowało w przyszłości? Mamy teraz do czynienia z dwoma porami. Od razu przeskakują duże temperatury, wysokie temperatury do niskich temperatur. Gdzieś zniknęło nam przedwiośnie, już nie mówię o wiośnie w ogóle. Gdzieś zniknęła nam jesień, od razu mamy ciepłą i chłodną porę. Znaczy aż tak może ekstremalnie bym nie był przekonany, jak tutaj pan redaktor zaznaczył. Natomiast no, obserwuje się coś takiego, jak skracają się te okresy przejściowe. Ale z drugiej strony może to gdybanie bym posunął w kierunku jakby wzrostu częstości tych zjawisk ekstremalnych. Tak,
Także raczej bym to interpretował jako po prostu większe prawdopodobieństwo sezonów, lat czy zjawisk po prostu. Myśli pan, że będzie taki czas, że po prostu już przejdziemy nad tym do porządku dziennego i nikogo nie będzie dziwić, no że cały lipiec to jest powyżej, no może nie cały lipiec powyżej 30 stopni, ale no 25 to spokojnie. Już nikt nie będzie przejmował się upałami, bo będziemy po prostu do tego całkowicie przyzwyczajeni. Być może siestę, jak w Hiszpanii, wprowadzimy w jakikolwiek sposób. No na to jest bardzo trudno odpowiedzieć, tak. Może być też i sytuacja odwrotna, że mogą być też te lata bardziej chłodne, tak. Czyli to nie ta jest... Ta zmiana, jakby wzrost prawdopodobieństwa, tak, tych zjawisk ekstremalnych, no to nie tylko upały, tak, ale i jakby też tych zjawisk troszeczkę odwrotnych. Czyli tak? To nie jest tylko tak, że kilka lat rzędu mamy upały, to już trzeba się po prostu nauczyć w ten sposób żyć. Może się okazać, że będziemy mieli lata bardzo mokre, bardzo zimne i zimę bardzo ciężką. No tak. To w takim razie gdzie to ocieplenie klimatu, skoro no, może być różnie? Ociepleniem no to nazywamy taki systematyczny wzrost temperatur, tak? To ocieplenie klimatu, no to mówimy o tych 0,7 czy 0,8 stopnia Celsjusza na 100 lat, tak? Czyli mamy ten trend, tak? A czym innym są te dzień po dniu, czy tam sezon po sezonie jakieś zmiany temperatury. Czyli my tego tak naprawdę możemy nie odczuwać, a temperatura ogólna rośnie, temperatura ta średnia temperatur na przykład podczas lata cały czas rośnie, średnia temperatur podczas zimy też cały czas rośnie, a my tego tak naprawdę nie odczuwamy, bo wciąż wydaje nam się, że no niewiele się zmienia. Bardziej odczuwamy no właśnie te takie częstsze zjawiska ekstremalne, tak. Czyli parę stopni na przykład w październiku więcej nie zrobi na nas wrażenia, ale parę stopni już w lipcu więcej robi na nas wrażenie ogromne. No, no. Jaki to może mieć wpływ na klimat? Znaczy na nas, na przyrodę? To zacznie się zmieniać? Zaczną na przykład rosnąć już tak mówię, całkowicie ekstremalnie w Polsce palmy, jak na rondzie de Gaulle'a? Czy to jeszcze problem już naszych dzieci, może, wnuków? Może same palmy to może nie, no ale oczywiście jest zmiana w tych warunkach fenologicznych, tak? Pojawiają się gatunki czy też owadów, tak? Czy zwierząt, które wcześniej nie występowały, tak samo wkraczają gatunki, tak? Które bardziej były znane, gatunki roślin, tak? Które były bardziej znane z tych obszarów południowej Europy. Czyli możemy się w końcu kiedyś obudzić w zupełnie innym klimacie i w zupełnie innym, z inną roślinnością? Czy to jeszcze nie na naszego życia? Zmiany postępują, no i chyba w naszym życiu też to już obserwujemy, tak. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dr Mariusz Siedlecki, Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.